Mariusz Pójsz znany jest głównie dzięki swemu głośnemu Polish Kitsch Project. Ten niskobudżetowy film zdobył główną nagrodę, czyli Złote Lwy, w konkursie kina niezależnego na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni i podzielił publiczność na wielkich fanów i przeciwników projektu. Zanim jednak Mariusz Pójszo stanął za kamerą, próbował swoich sił w pisaniu scenariuszy i aktorstwie. Jutro daję lekcję węgierskiego. Ty nie znasz węgierskiego. Francuz i tak nie pozna. Jak mawiamy w Budapeszcie... Żaden problem. Żaden problem. Do scenariusza Królowie Życia, w którym stworzył postać specjalnie dla siebie, udało mu się przekonać francuskiego reżysera François Vell, a ten z kolei przekonał kilku znanych francuskich aktorów. I tak powstała komedia w iście francuskim stylu, nawiązująca humorem do znanej i uwielbianej nie tylko we Francji komedii wszechczasów Goście, Goście z Jeanem Reno. Co tak błysnęło? Pamiątkowe zdjęcie dla policji. Mimo że niespodziewani goście w filmie Królowie Życia nie są przybyszami z przeszłości, ale z Polski, to sytuacje komiczne wynikają także z faktu, iż znaleźli się w świecie, do którego nie pasują. Mają panowie ochotę spróbować szampana? Oto dwaj bezrobotni na obczyźnie Polacy, Roman i Edek, podając się za islandzkich filmowców, biorą udział w festiwalu filmowym i lądują wśród gwiazd kina w znakomitym hotelu. Co to jest? Disneyland. Uśmiechaj się i mów tylko po polsku. Zawsze mi zabraniałeś, ale teraz jesteś Islandczykiem. Pan pozwoli. Oddawaj złodzieju. Nie mają pojęcia, jak się zachować, choćby w restauracji. Naprawdę musisz się uśmiechać. Dlaczego mnie nie nalał? Ale szczęście debiutantów ich nie opuszcza. Przyznam, że pański film bardzo mi się podobał. Mnie też. Bardzo. Tylko nie rozumiem zakończenia. Ale z pana kawalerz. Przezabawna komedia Królowie Życia z Mariuszem Pójszą. Już w maju w telewizji Kino Polska. Byliśmy dziś jak królowie. Można by o tym nakręcić piękny film. Pewnie.